Mówi się o tym, że kiedy człowiek się nawraca, to tam nawracają się różne jego sfery, różne aspekty naszego życia, tak poddajemy pod panowanie Pana Boga i na samym końcu nawraca się nasz portfel. To znaczy, jakby kwestia pieniędzy, kwestia tego, co posiadamy, jakby ma w sobie najwięcej oporu przed poddaniem się Panu Bogu. Tak mnie dzisiaj inspiruje Słowo Boże, w którym Święty Paweł właśnie mówi o sprawach finansowych, o tym, że tam jest wspierany przez chrześcijan, że oni o to zadbali, że chociaż on się tego nie domagał, ale no, też liczył na ich hojność. Więc Słowo Boże dzisiaj zaprasza mnie właśnie do zmierzenia się z tym tematem, bo to jest temat ważny, temat pieniędzy w kontekście wiary, temat trudny, trudno jest o nim mówić, bo no, może się człowiek boi, że będzie posądzony o jakąś chciwość, a jednak to jest temat ważny, dlatego że nasza wiara, nasze nawrócenie, one się przejawiają w konkrecie i dopóki się to nasze nawrócenie nie przejawia w konkrecie, to tak naprawdę może być bardziej bujaniem w obłokach niż realnym nawróceniem. I właśnie tym konkretem jest obszar naszego portfela, naszych pieniędzy, tego, co posiadamy. Więc niech to słowo będzie dzisiaj pytaniem, czy do mojego portfela wpuściłem już Ewangelię, czy ta sfera już została poddana Bożej łasce, Bożemu światłu, czy też nadal pozostaje w cieniu? Jeszcze światło Bożej łaski, światło Ewangelii tam nie dotarło.